myślę, że wszyscy, którzy kupili cegiełki, którzy nam wspomogli w tym dziele, są szczęśliwi, nie tylko ja na pewno też, bo no, przyszło mi uczestniczyć w przewodniczeniu tej ekipie, która pomnik i budowała od początku, od podstaw i cegiełki stworzyliśmy. Powiem szczerze, rok ciężkiej, wytężonej pracy, ale dzisiaj nadszedł dzień, na którym czekali wszyscy mieszkańcy Lęborka, powiatu, myślę i okolic. Chciałem wszystkim podziękować serdecznie. Na pewno będzie brakowało mi tego, tej pracy. No bo powiem szczerze, bo fajnie, bo dlatego chciałem podziękować wszystkim firmom, które tutaj brały udział, a jak widać masę wykonania jest prac za darmo, wszystko robi za darmo, nikt nie robi pieniędzy żadnych. I chciałem właśnie szczególnie podziękować tym, którzy, no może w różnie, tym, którzy kładli kostkę, oni naprawdę włożyli tutaj najwięcej pracy, może więcej niż wszyscy z naszego Komitetu Budowy Pomnika. I mediom chciałem podziękować, państwu też, że się nas dopingowali, że ciągle byli z nami, no i przede wszystkim no dzięki wam, no dzięki serdeczne, dzięki. Dzisiaj, w czwartek, 16 maja, przeżywamy też historyczny moment, chwilę, bo został przywieziony pomnik, już usadowiony jest na placu przy rondzie błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystość poświęcenia tegoż pomnika nastąpi w sobotę, a sobota 18 maja to, jak niektórzy wiedzą i pamiętają, jest to dzień urodzin błogosławionego Jana Pawła II, który się właśnie 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził. Ale sobota jest to także Wigilia Zesłania Ducha Świętego. A nam Wigilia Zesłania Ducha Świętego bardzo kojarzy się z tą Wigilią Zesłania Ducha Świętego z roku 1979. z Warszawy, kiedy podczas homilii, na zakończenie tej homilii, Jan Paweł II modlił się. A ta modlitwa to była takim wołaniem, takim krzykiem do Pana Boga. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, polskiej ziemi. I też w ten dzień, liturgicznie obchodząc właśnie to wspomnienie tamto, nastąpi właśnie poświęcenie tegoż pomnika. Msza święta zostanie odprawiona w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku o godzinie 17:00. Przewodniczyć i kazanie wygłosi biskup diecezjalny pelpliński Ryszard Kasyna. Po mszy świętej procesyjnie przejdziemy ulicami Lęborka do ronda błogosławionego Jana Pawła II, po ten pomnik, gdzie nastąpi akt pobłogosławienia, poświęcenia tegoż pomnika i wmurowanie aktu erekcyjnego. Tyle zaproszenie i bardzo serdecznie wszystkich, którzy mogą i chcą brać udział w tej uroczystości, bardzo gorąco zapraszam. Do zobaczenia w kościele i przy pomniku. Z Bogiem.